Witam, przedstawiam rower Kelly's Gate 50 w rozmiarze L z 2017 roku. Gate to od lat najwyższy aluminiowy model do XC od tego słowackiego producenta. 50 to druga w kolejności wersja, kosztowała prawie 5000 zł i jak na dzisiejsze standardy jest bardzo dobrze wyposażona. Jej napęd to miks grup SLX XT w układzie 2x10 z przerzutką bez sprzęgła, co od razu widać i słychać. Jeśli film Ci się podoba, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Hamulce to pozagrupowe Shimano 506, ale liczy się to, że mają normalne klamki na jeden palec i co mi się bardzo podoba, zintegrowane manetki w systemie iSpec B. Za amortyzację odpowiada RockShox Recon Gold, czyli ten lepszy i lżejszy, z aluminiowymi anodowanymi na złoto lagami górnymi i tłumikiem Motion Control. Posiada 100 mm skoku i jest blokowany przez tą wielką, paskudną i odstającą manetkę OneLock. Jednak najważniejszym plusem roweru jest to, że ma sztywne osie. Co prawda są to jeszcze stare standardy 100x15 i 142x12, ale jednak sztywne osie. Następny plus to główka tapered i to w ramie z 2017 roku. Jak widać, Kelly's już wtedy był z tego dumny i wielokrotnie to podkreślił. Tak samo jak nazwę roweru, którą można znaleźć chyba na każdej rurze ramy. Niewątpliwą zaletą Gate'a są również piasty Novateca na łożyskach maszynowych. Normalny, zewnętrzny, wkręcany suport Shimano, który znacznie ułatwia serwis i całkiem rozsądne prowadzenie pancerzy, gdzie przerzutkowe są schowane w ramie, a przewód hamulcowy puszczony na zewnątrz. Reszta akcesoriów, jak kierownica, chwyty, mostek, sztyca i siodełko, powinny być produktami od Kelly'sa, jednak w tym przypadku zostały wymienione na części Accenta, Pro X'a i Cube'a. Opony to też nie seryjne, ale szybkie racingi, niestety w najtańszej, drutowej, dość słabo trzymającej wersji z gorszej mieszanki gumy. W takiej konfiguracji rower waży 13,5 kg, więc nawet nieźle, no ale coś jeszcze postaram się z tego urwać. Żeby tego dokonać, wymieniłem napęd na 1x11 z przerzutką XT wyposażoną w sprzęgło, co pozwoliło mi zamontować pojedynczą zębatkę Narrow White Decas i wyciszyć rower. Ośki RockShoxa, które mało kto umie używać i zawsze mają powyginane kołnierze, zastąpiłem lżejszymi z łbami pod klucz ampulowy. Wymieniłem pedały na leciutkie plastikowe platformy od VP. Założyłem mniejszą manetkę Poplock i pasujące kolorystycznie siodełko WTB Silverado. Po tych zmianach waga Gate'a spadła sporo poniżej 13 kg i rower technologicznie odmłodniał o parę ładnych lat.
Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!